Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie przybyliście na nasze spotkanie. Spotkanie inaugurujące projekt Kultura od Nowa, realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus. Bardzo serdecznie witam Panią Burmistrz Beatę Kitę. Jest mi niezmiernie miło, że jest z nami przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury, pan Maciej Zygmunt. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Ja tylko zdradzę, że pan Maciej już się w Puczowie zakochał, bo to nas już odwiedził 5 lat temu, ale na pewno miło jest tu wracać. Zaraz coś więcej się o tym dowiemy. Bardzo serdecznie witam pana Łukasza Dziubę, który będzie prowadził razem z nami proces badawczy i zbierał różne ciekawe informacje na temat tego, jak kultura w Pińczowie wygląda, jak Państwo by pragnęli, aby wyglądała i co ciekawego możemy wspólnie w naszym mieście zrobić, bo o tym właśnie jest ten projekt. Kultura od nowa, czyli kultura po trudnym okresie pandemii, w ogóle trudnym czasie, w którym przychodzi nam działać, bo mierzymy się z różnymi stresami, z różnymi sytuacjami takimi podbramkowymi, ale my jesteśmy tutaj po to, żeby też być tym jakby łącznikiem. Na to, żeby intensywnie pogłębiać relacje z mieszkańcami swoich miast, gmin, wsi. Także liczę na współpracę w tym momencie. Ja po pierwsze chciałem zaproponować bardzo luźną formułę tego spotkania. To jest wykład, to nie jest prezentacja. Zależy mi na tym, żebyśmy się poznali, żebyśmy poczuli się tutaj dobrze. Liczę na to, że też podczas naszego spotkania będziemy mogli porozmawiać, zadać sobie pytania po prostu. Ja na początku bardzo ogólnie, ale liczę na to, dosyć jasno powiem, o co tak naprawdę chodzi w programie Dom Kultury Plus. To inicjatywa Narodowego Centrum Kultury zrodziła się 10 lat temu i z powodzeniem funkcjonuje w Polsce od tych 10 lat, zmieniając rzeczywistość naszych miast, wsi, gmin. Na czym polega program? Dom Kultury Plus ma dwa podstawowe wymiary. Pierwszy wymiar to zaproszenie. Zaproszenie, które kieruje instytucja kultury do mieszkańców. Zaproszenie do spotkania, rozmowy, zależy nam na tym, żeby w tym pierwszym sezonie, jeszcze przed wakacjami, spojrzeć na Pińczów Państwa oczyma. Żeby zorientować się, jakie są Wasze aktualne potrzeby, motywacje, czego brakuje Wam w kulturze tego miasta, ale też jak widzicie instytucję kultury, jak chcielibyście ją postrzegać. Także ten czas do wakacji poświęcimy na spotkania, rozmowy, wymienianie opinii. Właśnie w tym względzie. Drugi wymiar Domu Kultury Plus to jest propozycja. Bardzo konkretna propozycja. Zależy nam na tym, żeby zorganizować nabór inicjatyw, pomysłów, właśnie Państwa pomysłów, co chcielibyście zrobić dla siebie, swojego najbliższego otoczenia, ale być może dla pozostałych mieszkańców Pińczowa w różnych częściach tego pięknego miasta. A więc już teraz zachęcam do tego, żebyście rozejrzeli się dookoła siebie, pomyśleli, co leży Wam na sercu, co chcielibyście zorganizować, co chcielibyście przygotować, do czego Wy chcielibyście zaprosić swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę, mieszkańców, co moglibyście dać kulturze tego miasta od siebie. I gwarantujemy, że te wybrane inicjatywy zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. I tutaj zastrzeżenie, bo na czym najbardziej nam zależy? Zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, te pomysły, które dojdą do skutku, a liczę, że dojdzie do nich jak najwięcej, zależy nam na tym, żeby oczywiście wykorzystywały różne dziedziny sztuki, kreatywności, natomiast bazowały na właśnie relacjach pomiędzy mieszkańcami, pomiędzy różnymi grupami mieszkańców, były międzypokoleniowe. Zależy nam na tym, żeby to nie były tylko eventy jednorazowe, ale właśnie pewne doświadczenie wspólnotowe osób, mieszkańców przeżywających kulturę. I na tym nam zależy. A co oferujemy? Każdy z
każdy z pomysłów, każdy z inicjatyw, które zostanie zrealizowana, otrzyma wsparcie materialne, merytoryczne, organizacyjne w Centrum Kultury, a co najważniejsze, otrzyma wsparcie finansowe, tak, żebyście Państwo nie musieli do tej inicjatywy dołożyć ani grosza. Także zachęcam do skorzystania z tej oferty. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy partnerami i zależy nam na wspólnej sprawie, na tym, żeby w Klimczowie absolutnie wszystkim żyło się lepiej, żeby fajnie spędzać wolny czas i żeby poczuć się w Centrum Kultury jako współgospodarz tej przestrzeni. To bardzo ogólne stwierdzenie, o czym mówię, w kolejnych miesiącach będziecie Państwo mogli zobaczyć, czy na stronie internetowej, czy w innych komunikatach medialnych, konkretne propozycje spotkań, czy też konkretne informacje, jak możecie zaangażować się w ten projekt. Tak jak już powiedziałem, zachęcam do tego, żeby rozejrzeć się dookoła i pomyśleć, co można by było zrobić w tym najbliższym otoczeniu ze swoimi znajomymi, rodzinami, dla mieszkańców, a my zajmiemy się resztą. Ja może teraz przekażę głos Łukaszowi Dziubie, który będzie organizował i też spotykał się z Państwem podczas właśnie konsultacji i wymieniał z Wami opinie. Straszny jest ten człowiek? Nie. Nie do końca. Spokojnie, drodzy Państwo, ja zajmę Państwu tylko 40 minut, nie dłużej, więc zdążymy, żadnego problemu nie będzie. Żartuję oczywiście. Bo widzę przerażenie już w oczach, szczególnie tej młodszej części widowni. Drodzy Państwo, tak, nazywam się Łukasz, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie Pani Dyrektor do tego programu. Gratuluję tego, co widzę, bo mam przyjemność zobaczyć serdeczną społeczność Centrum Kultury, która chce rozmawiać, chce nawiązać relacje z Domem Kultury. Widzę tą relację i chciałbym, żebyśmy się spotykali w tym, też w rozszerzonym gronie w ciągu tej edycji programu. I chciałbym zarysować właśnie taką perspektywę, bo ja oczywiście jestem tutaj jako, strasznie to brzmi, ale badacz, ale ten program, badanie traktuję jako zaproszenie do rozmowy, zaproszenie do dialogu, zaproszenie do relacji, żeby poznać to, co Państwu leży na sercu, żeby poznać to, jakie są właśnie Państwa potrzeby. No i tak w zupełnym skrócie, chciałbym, żebyście się poczuli Państwo w centrum kultury, bo to Państwo są tutaj w tej chwili najważniejsi i zarysowując to, do czego dojdzie, Pani Dyrektor już teraz właśnie między innymi poprzez te pocztówki zaprasza Państwa do podzielenia się swoimi opiniami, do powiedzenia tego, co powinno się zadziać w ramach tego programu w Klimczowie, ale zorganizowane zostaną także spotkania bezpośrednie z mieszkańcami, takie konsultacje i myślę, że już teraz możemy powiedzieć, że można się tych spotkań spodziewać od połowy kwietnia, myślę, do połowy maja zaprogramujemy taki cykl konsultacji, gdzie będziemy mogli powiedzieć o tym, co w Klimczowie piszczy, czego w Klimczowie potrzeba, najtrudniejsze zadanie, czego Państwu potrzeba, bo generalnie z doświadczenia wiem, że patrzeć na innych ludzi, patrzeć na inne społeczności, patrzeć na swoje dzieci jest dosyć łatwo i narzucać im, co by się mogło wydarzyć, ale kiedy pada pytanie, czego mnie potrzeba, to się zatrzymamy na chwilę dłużej, gwarantuję Państwu to. Dlatego już teraz stawiam to pytanie, żeby był ten czas, żeby się nad tym zastanowić. I będziemy sobie w tym procesie na to pytanie odpowiadać. To tyle, jeżeli chodzi o mnie. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze Pani Dyrektor. Gratuluję Pani Burmistrz fantastycznego Centrum Kultury, bo coś takiego zdarza się bardzo rzadko na początku programu. To nie jest kokieteria, to nie jest zabawa. Zwykle ten program w Centrach Kultury rodzi się w bólach, bo zarówno zespół nie do końca wie, jak zapraszać ludzi do tego cyklu spotkań. Ludzie nie do końca chcą się pojawiać, bo są przecież po Centrum Kultury zawsze wszystko nam daje, więc co my mamy dać Centrum Kultury? A animator zawsze straszy wszystkich i mówi, że będzie super trudne zadanie. To jeszcze przed nami. Także dziękuję bardzo, gratuluję i cieszę się, że będziemy się spotykać w tym programie.
Ja również dziękuję za to fantastyczne wprowadzenie. Tutaj padły słowa o tym, że ma być to mile spędzany czas i widzę tutaj z nami dużo dzieciaków. To nas bardzo cieszy, bo dzisiaj dla Was przygotowaliśmy też takie wiosenne otwarcie naszego Centrum Kultury. Tam na korytarzu znajdują się drogowskazy. Mamy warsztaty sitodruku, warsztaty tworzenia bibułkowych kwiatów z panią Barbarą Górzyńską. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i wspólną pracę z nami. Mamy gry bez prądu, ale mamy też super fajną niespodziankę, o której pewnie pamiętają rodzice i babcie. Wyświetlanie bajek z rzutnika. Takie rzutniki dostaliśmy od kilku osób i w jednej z sali będziemy za chwileczkę robić takie małe projekcje wspomnieniowe. Także zapraszamy na kawę, ciasteczko, zapraszamy na warsztaty, a osoby, które chciałyby się dzisiaj już z nami tutaj podzielić z pewnymi spostrzeżeniami, które będziemy mogli w jakiś sposób spisać, zapraszamy, żeby tutaj zostały i będziemy prowadzić dalszą część tego spotkania. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, pani burmistrz również za obecność, bo jest to dla nas ważne, że to wszystko tworzymy razem. Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym spotkaniem z mieszkańcami zainaugurowaliśmy nasz projekt Kultura od nowa, który realizowany jest w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne. Program i projekt, który podzielony będzie na dwie części. Pierwszą, diagnostyczną, kiedy będziemy zbierać opinie na temat tego, jaka Waszym zdaniem jest kultura w Pińczowie i jaka mogłaby być. A w drugim etapie ogłosimy konkurs na inicjatywy. Inicjatywy, w ramach których to Państwa pomysły będą mogły mieć szansę na realizację. Jest nam bardzo miło, że na dzisiejsze spotkanie przyszło tak dużo osób, przedstawicieli lokalnej społeczności, przedstawicieli stowarzyszeń, rodziców z dziećmi. To jest niezwykle miłe i widzimy, że wspólnie z Wami jest ten olbrzymi potencjał realizowania tego projektu. A zadzieje się dużo. Na przełomie kwietnia realizowane będą rozmowy, podczas których będziemy zbierać całą tą pulę pomysłów na inicjatywy lokalne. A na początku czerwca ogłosimy nabór inicjatyw i wówczas jest wielka szansa, aby to właśnie Wasza inicjatywa kulturalna mogła zostać zrealizowana. Dzisiejsze spotkanie odbyło się z udziałem pani burmistrz Beaty Kity, z udziałem przedstawiciela Narodowego Centrum Kultury oraz z udziałem przedstawiciela grupy badawczej, która będzie w imieniu Centrum Kultury prowadzić proces diagnostyczny. Zapraszamy do śledzenia informacji o naszym projekcie, do kontaktu z nami. Udzielimy chętnie wszelkich odpowiedzi na Wasze pytania i wspólnie twórzmy pińczowską kulturę.